Okej, cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Bitcoin kosztuje 30 200 dolarów, za chwilę go przeanalizujemy z krótkiego terminu, średniego i długiego terminu, dodatkowo altcoiny oraz newsy ze świata kryptowalut. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, ja się nazywam Julian Krypto. I na samym początku startujemy z newsami. Mike Novogratz przewiduje, że w USA będzie spowolnienie gospodarcze, spowolnienie ekonomiczne, co będzie korzyścią dla Bitcoina oraz dla Ethereum. Dodatkowo JP Morgan raportuje, że Bitcoin w poprzednim miesiącu prześcignął złoto. Natomiast Salwador prawdopodobnie będzie akceptować Bitcoinem w zamian za to, żeby ludzie zainwestowali w Salwadorze po to, żeby otrzymali paszporty Salwadoru, czyli będzie sprzedawać paszporty Salwadoru za bitcoiny. Natomiast Argentyna współpracuje z giełdą Matba Rofex, która uruchomi kontrakty futures na bitcoiny w peso. To jest nowość, tego nie było wcześniej. Dodatkowo bardzo ciekawa informacja z tego względu, że giełda FTX okazuje się, że podobno znaleźli ponad 7 miliardów dolarów aktywów i prawdopodobnie będą uruchamiać giełdę FTX na nowo, co doprowadziło do tego, że token FTT gwałtownie urósł. No i taka ciekawostka jeszcze dla Was, Warren Buffett w ciągu ostatnich dni wypowiadał się na temat Bitcoina. Uważa, że Bitcoin to jest token hazardowy, jak to nazwał, bez wartości wewnętrznej. Ja konkretnie ten materiał analizuję również na moim kanale Julian Krypto, także wbijcie tam, bo to jest bardzo ciekawy materiał. A te newsy codziennie pobieramy z MaxDataApp za pośrednictwem MaxDataApp GPT News. Tutaj te podsumowania, które widzicie, właśnie robione są w sposób automatyczny. Natomiast w ciągu ostatnich dni XRD w ciągu jednego dnia wzrosło o ponad 50% po tym, jak napisali na swoim Twitterze, że mają market update i że są zadowoleni z tego, że ogłaszają partnerstwo z Gate.io, ponieważ Gate.io dodaje XRD do swojego marketplace'u na kontrakty perpetuals, czyli na futures. I zwróćcie uwagę, plus 50% od wypuszczenia tej informacji token XRD wzrósł. Dlaczego o tym mówię? Z tego względu, że ta informacja trafiła do użytkowników MaxDataApp Tier 3 w sposób automatyczny, ponieważ algorytmy wychwyciły ten tweet jako potencjalny tweet, który może wpłynąć z korzyścią na dany token. Również ten tweet został wychwycony przez narzędzie MaxDataApp, który informował użytkowników Binance'u, że Binance będzie delistować tokeny. I to są właśnie te tokeny, między innymi auto, które spadło po informacji o tym delistingu o 49%. Co ważne, w sekundę, dosłownie po tym, jak Binance zatweetował, w sekundę trafiło to do użytkowników MaxDataApp. Następnie trafiło to również na Twitter MaxDataApp, ale w pierwszej kolejności przez bota MaxDataApp to trafiło. Po co? Po to, żeby na przykład zabezpieczyć, jeżeli ktoś miał takie tokeny, żeby zabezpieczyć. Dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, ponieważ QLC spadło o 49%, Neblio w ciągu tych dni dwóch spadło o 65%. Nie mówimy o tym dlatego, bo to jest jednorazowa sytuacja, tylko mówimy o tym dlatego, bo takich sytuacji jest cała masa i będzie i były. I właśnie z tego względu został stworzony Maximus Twitter, bot MaxTweet, który agreguje tweety z Twittera w czasie rzeczywistym. Można stworzyć reguły, bardzo ciekawe reguły, samemu można tworzyć. Można również korzystać z predefiniowanych reguł, które są wcześniej utworzone przez zespół. Na przykład korzystać z reguły Elon Musk, który tweetuje o jakimś altcoinie stop 200, albo śledzić Elona Muska, który tweetuje o Dogecoinie. Jeżeli zatweetuje Dogecoin, to wtedy dostajemy informację. Albo śledzić na przykład giełdy kryptowalutowe, które tweetują o listingach, albo śledzić giełdy kryptowalutowe, które tweetują o delistingach. No i właśnie tutaj takie narzędzia są w stanie nam pomóc w wychwyceniu takich informacji. Ten bot jest cały czas rozwijany przez użytkowników MaxData Tier 3, cały czas analizowany, także za jakiś czas być może będzie również wzbogacony o czat GPT, po to, żeby analizować te newsy skuteczniej. A teraz mamy dosyć dużą pompę na Bitcoinie. To jest też związane z informacjami wczorajszymi odnośnie inflacji. Inflacja w Stanach Zjednoczonych nieco niższa niż się spodziewaliśmy, a w związku z tym lekka pompka na Bitcoinie była, ale lekka.
I mamy dzisiaj 13, a w związku z tym jutro jest 14 i ta data 14, o niej wam mówiłem, to jest data, w której podobno rząd Stanów Zjednoczonych będzie sprzedawać bitcoiny. Około 10 tysięcy bitcoinów. To nie jest dużo, 10 tysięcy bitcoinów, ale to jest na tyle dużo, żeby ta cena nieco zjechała w dół. I teraz, o ile oni sprzedadzą to równo 14, ponieważ 14 najwcześniej mogą to sprzedać. I pytanie, w jaki sposób to sprzedadzą, to również jest pytanie. A drugie pytanie jest takie, jaka na dany moment będzie głębokość rynku. Bo na ten moment, według naszych wyliczeń, jeżeli nagle, dynamicznie byłyby sprzedane około 10 tysięcy bitcoinów, cena mogłaby spaść o około 10, maksymalnie 14%, natomiast to około, pamiętam, 10 raczej procent, w związku z tym dojście do poziomu 26-27 tysięcy, być może, ale oczywiście musimy śledzić w pierwszej kolejności tę metrykę, moim zdaniem tę metrykę, jasny zielony, czyli wzrosty rezerwy bitcoina na giełdach spot, bo na razie mamy cały czas spadki tych rezerw na giełdach, więc to jest informacja bardzo dobra dla bitcoina długoterminowo. Natomiast jeżeli pojawi się dynamiczny wzrost, takie odreagowanie tych wzrostów, tych spadków, odreagowanie, czyli wzrost, to będzie sygnał na ewentualne, chwilowe przynajmniej zbicie ceny. Jeżeli się pojawi, jeżeli cały czas będziemy mieli wyjmowane bitcoiny z giełd, to jest bardzo dobra informacja dla bitcoina i dla jego ceny długoterminowo, ponieważ po prostu jest tych bitcoinów mało, jest mało towaru. A z ciekawych wskaźników na MaxData pokażę wam kilka takich interesujących, które zwróciły moją uwagę od jakiegoś czasu. Pierwszym z nich jest ratio wyciągnięte z Nupla oraz, i tutaj można kliknąć na ustawienia, więc to jest ratio wyciągnięte z Nupla oraz z FR, czyli ze stóp finansowania. Jeżeli ono spada w dół, to przeważnie są to ciekawsze momenty na zakupy, ponieważ świadczy to o tym, że traderzy obstawiają raz pozycje spadkowe i jeszcze nuble, czyli te straty na rynku w stosunku do zysków są większe. I właśnie wtedy ten wskaźnik spada w dół. Więc zwróćcie uwagę, posprawdzajcie go sobie na jednodniowym interwale, na 4-godzinowych. Moim zdaniem bardzo interesujący. Też wybijał te niższe poziomy przed ostatnim wzrostem. No właśnie, to jest bardzo ciekawe analizować te stopy finansowania, czyli to, w jaki sposób obstawiają traderzy. Nie sugerować się tylko ceną, ale też tym, w jaki sposób obstawiają inni. To jest ratio wyciągnięte też ze stóp finansowania, ale jeszcze z rezerw bitcoina i stablecoinów na giełdach. Więc im jest tych stablecoinów na giełdach więcej, tym ten wskaźnik spada, ponieważ jest więcej stablecoinów, ale im mniej jest bitcoinów, tym ten wskaźnik spada. Im jest niższa cena, tym ten wskaźnik spada. No i jeżeli traderzy obstawiają na pozycje spadkowe, to też ten wskaźnik spada. No i jeżeli pojawia się kilka z tych punktów jednocześnie, to wtedy ten wskaźnik jest bardzo, bardzo nisko, tak jak tutaj widzicie. Ten wskaźnik jest wyciągnięty również ze stóp finansowania, ale też z LTH SOPR, więc wygląda zupełnie inaczej. I to jest interwał 4-godzinowy i są oczywiście takie momenty, które bardzo ładnie pokazywały nam lokalne dołki, a zwróćcie uwagę na interwał jednodniowy, też pięknie się prezentuje. Idziemy dalej. Dalej mamy ratio wyciągnięte z DXY, czyli indeksu dolara amerykańskiego, no i bitcoina, rezerw na giełdach, stablecoinów, rezerw na giełdach i ceny bitcoina. Tutaj jest to bardzo trudne do wyrysowania precyzyjnej linii trendu spadkowej. Tym bardziej, że zwróćcie uwagę, o tym też mówiłem, dosłownie 1-2 tygodnie w przód robi kolosalną różnicę potencjalną dla ceny bitcoina. Też trzeba mieć na to uwagę, w związku z tym zawsze bym brał na to poprawki. Indeks dolara spada. Bitcoin od czasu, jak indeks dolara spada, rośnie praktycznie cały czas, poza tym FTX-em. SP500, zwróćcie uwagę, dobiliśmy do poziomu oporu i teraz to jest, wydaje mi się, poziom bardzo ciekawy, ponieważ poziom na tygodniówce, to jest ważne. Po pierwsze, Bitcoin to jest na górze widoczne, to jest w stosunku do SP500 ratio, wyciągnięte z Bitcoina i SP500. Więc dobiliśmy do poziomu oporu z roku 2017 dopiero teraz i 2021 dopiero teraz przebiliśmy ten opór
Więc to jest bardzo ciekawy poziom, ponieważ go przebiliśmy teoretycznie, może stać się wsparciem. No, zobaczymy, ale zwróćcie też uwagę, nie na wszystkich ratio dobiliśmy do jakichś krytycznych poziomów, bo to ratio wyciągnięte z 5 różnych metryk indeksu Bitcoina, indeksu DXY, Nasdaqu, inflacji w USA i złota. No i ja na tym wykresie widzę, że wydaje się, że tu jest jeszcze jakaś przestrzeń, chociażby do oporu z roku 2019. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. Pamiętajcie, ja tylko daję wam informacje po to, żebyście szerzej mogli spojrzeć na ten rynek, ale sami zawsze podejmujecie decyzje. I na samym końcu, bardziej długoterminowe spojrzenie. Bitcoin w stosunku do wyprzedaży i akumulacji ze strony długoterminowych holderów. Jesteśmy teraz na poziomie, mogłoby się wydawać niektórym, że jesteśmy na poziomie, w którym Bitcoin jest wysoko, ponieważ widzą tylko wzrosty od 2-3 miesięcy. Okej, ale gdzie jesteśmy w interwale szerszym? Gdzie jesteśmy w interwale kilkuletnim? Więc zwróćcie uwagę, w stosunku do tego, jak wyprzedawali się długoterminowi holderzy, jesteśmy na tym punkcie, na tym poziomie. I na tym poziomie byliśmy w przeszłości trzykrotnie. To był kwiecień 2019, to był wrzesień 2015 oraz to był maj 2012. Bitcoin reagował, jak widzicie, za każdym razem pięknie, wzrostowo. Czy ta sytuacja miałaby się teraz nie wydarzyć? Nie widzę powodu, dla którego miałoby się wydarzyć inaczej. Tym bardziej, że Bitcoin nie osiągnął jeszcze poziomów przegrzania na świecie, poziomów przegrzania w mediach, poziomów takich, w których byśmy mieli Bitcoina już dość. No nie. Ale co wy na ten temat sądzicie? Pokazałem wam i długi termin, i średni termin, oraz potencjał na krótkoterminowe zagrania. Dajcie znać, jak się wam to podoba, czy korzystacie lub chcecie korzystać z Maximus Twitter bota, po to, żeby móc otrzymywać i samemu tworzyć takie reguły, które wysyłają wam tego typu powiadomienia o właśnie tego typu różnego rodzaju tweetach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!